Landa to jest stary akord, także też będzie jak najbardziej pasował. Rozsiewacz Jan Pola, nie wiem ile dokładnie on ma ładowności, ale wydaje mi się, że chyba 800 litrów. Tak mi się wydaje. O Jezu, jak tu jest pięknie! Daj spokój. Boże, nie? Jak tu jest pięknie w tej stodole, jak ty światło zapadnie. Zrobię to płakał. Dobra, co mamy dalej? Mamy oczywiście opryskiwacz na 15 metrów. Gdzie jesteś? 60, jak się cieszę, zobaczasz całe, bo ty się telepią, aż. Czekajcie. A jo, dobra, widzę, jak się telepie. Ona się chopie, ona się rwie po prostu do roboty, ona się nie może doczekać, żeby wyjechać w pole, nie? Mamy jeden silos na gospodarstwie. Jak tutaj powiedział, nie wiemy, czy będziemy szli, no ale raczej też jestem tego zdania, że pójdziemy tutaj w mleczne, no bo mleczne wiadomo, zyskach i zawsze dają. Myślę, że mięsne ewentualnie w przyszłości, jakbyśmy dostawili jakiś drugi budyneczek, ale to daleka, daleka przyszłość. Ogólnie tutaj na wstępie chciałbym zaznaczyć, że będziemy się bawić tutaj z modem Majze Plus, także Bronka trzeba będzie nauczyć, ale on się nauczy tego na spokojnie, bo to się wydaje tylko taki trudny ten mod. Myślę, że na początek, no to wiadomo, tutaj trzeba zbierać pieniążki, żeby zakupić cały osprzęt do karmienia krów, no przede wszystkim pasowy z taką... Co? A, jedzie. Jedzie, dobra, ty. Ja, on dzwoni? Nie dzwoni. Bo... On wiedział, ma wjechać w ogóle? Jo, ty, pan wjeżdża, dobrze wjeżdża. Dobra, adres, no dobra. Dobra, ty, idziemy wtedy. No to, jo, to dokończ, no tutaj, teraz tak się zastanawiam. Panie, ciężkie te bagi? No, pół ton jeden. Kurwa, będzie, jak pan nie wiem, czy on da radę, nie wiem, czy on podniesie, cholera. Obciążnik jest. Jo, ale tak się zastanawiam, czy on bez obciążnika właśnie. Czekaj pan. Wyżej troszkę. Weź tam pan skocz, kurde, żeby mnie pokierować trochę, co? No wyżej troszkę, wyżej. Dobra. O. Będzie? Tak, teraz, no. Jeszcze może dalej do przodu. Jo, do przodu daj jeszcze, dobra. Jeszcze, dobra. I do góry. Na siebie trochę, na siebie. Powinien dźwignąć chyba, tak mi się wydaje. Dobra, powoli do tyłu. Dobra, elegancko. Dobra, kurde, gdzie je mordę ustawić? Wstawić je od razu do wiaty, czy nie? Nie no, chyba jest. Nie, na razie, ustaw tutaj gdzieś tam pod górkę, a... Czekaj, wiesz co, ja je podstawię wtedy może pod drzwi od stodoły, co jakieś? Ja za to wtedy odpalę już i ten i podczepię ci rozsiewasz, nie? O Jezu! Opa! Kurwa, spokojnie! Kurwa, ty ci powiem, że to chyba trochę niebezpiecznie będzie po dwa, nie? Tak, po jednym. Kurde, dobra, wiesz co, panie, ja je ściągnę po jednym, kurde, bo... No, tam, bez problemu. To trochę niebezpiecznie, nie? Gdzieś w jeden kawałek, żeby po prostu też łatwiej nam się tutaj to obrabiało, ale to myślę, że nawet w przyszłym sezonie może uda nam się to zrobić. Zobaczymy. Będzie, no bo wiesz, to jest podziadka, jakby ciapek jakiś coś na to mu tam pasowało robić. Tak, dokładnie. A teraz no to kurde, jak już te większe sprzęty mamy, no nie chcę myśleć, żeby się tam pryskało teraz, nie? No, przerąbane. Tak, jak opryskać będzie trzeba, nie? Byłoby na pewno, uj, kurde, bym wymusił prawie. Było, tu trzeba uważać, słuchajcie, bo przez Baryć to można, można powiedzieć, że jedna z główniejszych dróg idzie. I bardzo dużo, bo tu wiecie, tam dalej jest dojazd do autostrady i wszyscy tędy muszą, żeby do autostrady dojazdasz była. Dlatego liczymy tutaj bardzo mocno na was. Bardzo ja mocno myślałem, na was. No ja myślałem na pewno o dwóch takich, ale czy to wysiadłem obrunkowi tak na dwa razy? Mówi, że jeszcze poczeka na wasze propozycje, tak. Bo jednak tutaj wierzymy w wasze może. Mi się to bardzo mordo kojarzy chyba o dwóch takich, co przejęli PGR, nie przejebali, tylko przejęli PGR. Bo mieliśmy przecież taką serię już, nie? O dwóch takich, co przejęli PGR z Wolkiem. Ja, no tak. Dlatego mi się to tak mocno z tym kojarzy. Ja zapomniałem o tej serii. No widzisz? Dlatego ja od razu tak ten pomysł mi gdzieś tam poszedł na bok, bo nie za bardzo mi ta nazwa się działa. Dlatego pędzicie i jak u was się mówiło, u nas pająk się mówiło mordo na przetrząsacz, na ten dwukaruzelowy. I to u nas był pająk. A zgrabiarka, ta siedmiogwiazdowa, siedmio albo chyba były nawet większe, czy pięcio, to u nas się na to mówiło słoneczko. Aha. No, tak ja było u nas. Ja to w gimnazjum. Co? Co? W słoneczko grał w gimnazjum. Możecie napisać ludziska, jak u was się na to mówi, bo to są jednak takie dwie, można powiedzieć, bo mamy luźne pieniądze, które możemy na to przeznaczyć, a wtedy ewentualnie start z hodowlą, dopiero wtedy jak się nam ukisi kiszonka, nie? Ale ja mordo, tak czy siak, co się dzieje? Chłopie, myślałem, że ta belka, nie? Chłopie, ona wiesz, kręciła jeszcze w tym, nie? W Wielkomorze. No. Chłopie, ale jak ją zakurwiała, myślałem, że jak wyskoczy, to chłopie w budynki poleci, nie? A normalnie wypadła, czy nie? Tak, normalnie. A wiesz, tutaj powiem wam tak, no te polskie mody, jak teraz już każdy pokoń zgrabiać na prosto, bo będzie też łatwiej bez tego wywijania, nie? No tak, no. Ciekawe, ile belek tu w ogóle odda? Ile ty zrobiłeś do tej pory? Z cztery? Raz, dwie, trzy, no cztery będą chyba, no. Nie, to nie będzie najgorzej wtedy. To tak się zastanawiam, teraz wiesz co, nie spojrzałem, ona dobija standardową pojemność, czy ona zmniejszoną pojemność, ta prasa, to nie spojrzałem. 3,5 tysiąca. 3,5. To chyba jest oryginalna. Chyba jo, no. O chłopie, jak ona się kręci. No. Ja pierdzielę. Ja myślałem, że ona wystartuje w budynku. Chłopie, jakby wystrzeliła, nie, to jakby ktoś stał z tyłu prasy, to prawdopodobnie by go zabiło. Gdzie? 11 belek mamy, no.
Ile tam jeszcze do objęcia zostało? Dwie? No, ja już liczę, wiesz, ze wszystkimi, nie? Czekaj, bo ja kurwa nie zdążę prawdopodobnie podjechać po następne. A bez kitu? Tak daje. Jezu! Botle! Tak, ja to trochę przeturlam. Czy mi to wynieść na sobie? Jest! O bo! Ja pierdolę! O kurwa! Ja mówię, kurwa, nie mogę jej popchnąć wtedy. No daj teraz. O! Cały wagon zaczepił, kurwa. Ja jestem ciekawy, czy jakby 5 koło siebie stało, czy bym wziął 5 naraz. Kurwa, kurwa. Ale to samo jest z chwytakiem do tura, nie? Jak w stogu poustawiane, no, nie? No. Jak te ranty są po prostu zaokrąglone. Mówię, to dużo ładniej wygląda. Boże morda, ale zapierdalasz już wszystkie belki chyba zwiozłeś. Ja to sobie podwożę po 30, bym tylko wkładał za chwilę, nie? Cyk, zaraz zobaczymy, jak to ze środka będzie wyglądało. Jezu! Mordo, kurwa, myślałem, że cię zacygnie. Przypadkowo cofnąłem. Kurwa, się widzę, jak strzał sprzęga poszedł. Żeby tylko do przodu uciec. Prawdopodobnie owiarga mnie wciągnęła. Ile tam ostatnim masz? Tak, wydaje się ostatnio. Dobra. Tak, nie, dokładnie. To samo jest tutaj przy 60. Tak, tak. Ja... Mordeczko? Co? Ja ci powiem, że z tymi wronami, nie? Tutaj? To będziesz trzeba naprawdę uważać, kurde, żeby przejechać. Sąsiad jechał pewnie 80 na godzinę? Kurwa, ty jedzie tyle samochodów, chłopie, że muszę poczekać chyba, aż ten cały peleton przejedzie, nie? Ja pierdzielę. Albo ja mówię, albo trzeba tam ten ruch troszeczkę, że tak powiem, żeby on był mniej gęsty, że tak powiem, rzadszy, żeby mniej ich jeździło. Ale też bym ogólnie prędzej pryśnie jakąś odżywką czy coś i będzie bajlando. No lepiej mi na pewno wyglądały opryski. Kurde, jak mi mordo chrypa męczy, ty masakra. No to nic, bo nie przejmuj się. Odkaszlę 18 razy jeszcze i będzie wszystko okej. Okay. Tak, będzie dobrze. Musisz sobie dobrze nawilżyć gardełko dzisiaj. Dokładnie. No a słuchajcie, wracając do tego tematu, co zacząłem na początku. Tak, no. No to tutaj tak samo to działa, nie? O kurde, zajebiście. No. Dobra, ja mordeczko uciekam, mam zbrunowane. Dobra. Także jadę. Mówisz, żeby zacząć kosić, to co ja może to mordo, miejscu. To wilki były, ja się boję. Czemu? Bo wilki do mnie wybiegli? Gdzie? Z tego lasu pewnie. Yes. Ja zacznę mordę może od tej małej łąki, co? Kościć. Jo, możesz. Na odbytaka macie. No, jak najbardziej. No, te są... Jak coś to nie wiem, czy cię denerwować, czy nie? To znowu się dzieje to? Mikrofon. Ale co, znowu pierdzi? No. Kurwa, mikrofon za 3000 złotych. Jak coś to Bronek dzisiaj diarcheę ma. No dzisiaj trochę ekscesów. A jak ja nie mówię, to ty też to słyszysz? Nie, jak nie mówisz, to jest git, nie? A teraz ale mordeczko odzywa się do mnie. Teraz słychać, czy nie? Ja teraz git, teraz git. No nie wiem, nie mam pojęcia, bladego pojęcia. Dobrze, że ja mam mikrofon za stówę i nic nie pierdzi? Ja już nie wiem, co mam zrobić z tym. Ja no tak jak mówię, no tak jak u Tenasa był ten problem, że on właśnie pierdział wtedy, jak gdzieś tam zakłócenia miał od innego kabla, nie? Nie wiem, po ścianie go chyba wywierca w ścianie. Właśnie miałem powiedzieć, żebyś sufitem sobie dopuścił. Prawdopodobnie będę musiał tak zrobić. Nie, mi się wydaje, że ja mam za dużo kabli poplątanych za kąpem, muszę jeden dzień, wiesz, tutaj ogarnąć. A ty masz takie uziemienie zrobione jak Tanas, czy nie? Jak to się robi? Nie wiem, Tanas jak... Dzień maja, kończymy się na kosy, idziemy spać i napierdalamy jęczmy. I zawsze proszę. No, bizon. Ogólnie tego bizona jeszcze przypomnij, trzeba ogólnie go przetestować, nie? Przed samymi żniwami, bo ja tak jak mówiłem, no może być problem, że on nie będzie sobie dawał radę.